Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Maria oraz widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy transmisję modlitwy Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem z placu Świętego Piotra na Watykanie. Widzimy już okno Pałacu Apostolskiego, w którym pojawia się postać Ojca Świętego i rozpoczyna się spotkanie, modlitwa Anioł Pański, wcześniej poprzedzona oczywiście krótką katechezą dotyczącą czytań liturgii słowa dzisiejszej niedzieli. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, buongiorno. Dzień dobry, witam nas Ojciec Święty. Il Vangelo di oggi presenta, dzisiejsza Ewangelia według świętego Jana przedstawia epizod, w którym Jezus wypędza sprzedawców ze świątyni jerozolimskiej. Wykonał ten gest, czyniąc sobie bat ze sznurów. Wywrócił stoły i powiedział: nie czyńcie targowiska z domu mojego Ojca. Ta zdecydowana akcja, przeprowadzona przed świętem Paschy, wywarła wielkie wrażenie na tłumie oraz zarazem wrogość przywódców religijnych oraz tych, którzy czuli się zagrożeni w swoich interesach ekonomicznych. Ale jak powinniśmy to interpretować? Z pewnością nie była to reakcja tak gwałtowna, ponieważ nie spowodowała tak działań strażników w porządku publicznym. Było to rozumiane jako działanie typowe dla proroków, którzy często potępiali nadużycia oraz nadużywanie imienia Boga. Zadane pytanie dotyczyło autorytetu. W rzeczywistości właśnie Żydzi zapytali Jezusa, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz. Jak gdyby prosili o zademonstrowanie, żeby naprawdę działał w imię Boga. Żeby zinterpretować ten gest Pana Jezusa oczyszczający dom Boży, jego uczniowie skorzystali z tekstu biblijnego z Psalmu 69. Gorliwość o dom Twój pochłania mnie. Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. Ten psalm jest wzywaniem pomocy w sytuacji skrajnego niebezpieczeństwa z powodu nienawiści wrogów, sytuacji, którą Jezus będzie przeżywał w swojej męce. Gorliwość dla Ojca i Jego domu doprowadzi Go do krzyża. Jego zapał miłości prowadzi do poświęcenia, a nie do fałszywej służby Bogu poprzez przemoc. W rzeczywistości znak, który Jezus da jako próbę Jego władzy, będzie właśnie Jego śmierć i także Jego zmartwychwstanie. Zniszczcie tę świątynię, mówi, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Ewangelista zauważa, mówił o świątyni swego ciała. Wraz z Paschą Jezusa rozpoczyna się nowy kult. Kult miłości i nowa świątynia, którą jest sam Jezus. Postawa Jezusa opisana w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zachęca nas do życia naszym życiem, nie w poszukiwaniu naszych zalet i interesów, ale właśnie chwale Boga, który jest miłością. Jesteśmy wezwani, aby pamiętać o tych mocnych słowach Jezusa. Nie róbcie targowiska z domu mego Ojca. La Chiesa scivola su questo atteggiamento
Jest rzeczą brzydką, niedobrą, kiedy właśnie z kościoła robi się targowisko, robi się miejsce handlowe. Pomagają nam odrzucić te słowa niebezpieczeństwo zrobienia z naszej duszy, która jest siedzibą Boga, miejsca handlu, żyjąc w ciągłym poszukiwaniu korzyści zamiast wielkodusznej, wspierającej miłości. To nauczanie Jezusa ma zawsze znaczenie nie tylko dla wspólnot kościelnych, ale także dla jednostek, dla wspólnot obywatelskich i społeczeństw. W rzeczywistości powszechne istnieje pokusa do tego, by czerpać korzyści z dobrych, czasem koniecznych działań, aby kultywować interesy prywatne. A nawet bardzo nielegalne interesy. Jest to poważne niebezpieczeństwo, zwłaszcza gdy wykorzystuje się samego Boga oraz kult, który mu się należy, lub służenie człowiekowi, który jest jego obrazem. Dlatego Jezus użył tym razem tak mocnego sposobu, aby wstrząsnąć przed tym śmiertelnym niebezpieczeństwem. Niech Maryja, dziewica, wspiera nas w naszym zobowiązaniu do czynienia Wielkiego Postu dobrą okazją, aby uznać Boga za jedynego Pana naszego życia, usuwając wszelkie formy bałwochwalstwa z naszego serca i naszych działań. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et feciamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tua incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Nigdy Państwo będzie błogosławione, teraz i na wieki. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Pomoże je nasz w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Et Filius. Amen. Et Spiritus Sanctus. Amen. Błogosławieństwo po modlitwie Anioł Pański, po także krótkiej katechezie, teraz jeszcze słowa pozdrowień. Drodzy bracia i siostry, witam i pozdrawiam wszystkich was, przybyłych z Rzymu, z Włoch, z różnych krajów, w szczególny sposób pielgrzymów z diecezji Granada, Malaga i Córdoba w Hiszpanii. Pozdrawiam liczne grupy parafialne, w tym wiernych z Pinaceto, z Mediolanu i Neapolu, a także młodzież z Acanomella i kandydatów do bierzmowania z diecezji Vicenza, których zachęcam do dawania radosnego świadectwa Ewangelii, zwłaszcza wśród waszych rówieśników.
Życzę wszystkim dobrej niedzieli i proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Życzę dobrego obiadu i do widzenia. I zakończyła się modlitwa Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem, połączona także z katechezą na temat dzisiejszej Ewangelii. My również żegnamy się, życząc błogosławionej, pięknej, dobrej niedzieli i dobrego odbioru telewizji Trwam, a także dalej bycia z Radiem Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.